Dzień dobry, witam serdecznie na terenie Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim. Ta wiedza jest dostępna i powszechna. W pierwszym wieku naszej ery, czyli ponad 2000 lat temu, przybył tutaj król Beric trzema łodziami, jak głoszą przekazy, między innymi przekaz Jordanesa, to mnich z VI wieku naszej ery, pochodzenia gockiego, który spisał dzieje Gotów. No i jak tutaj się osiedlili, to musieli oczywiście coś spożywać, jeść. A do polowania oprócz dzidy służył także łuk. Mam tutaj zestaw łuków. Mój ulubiony łuk, najprostszy, który chciałbym Wam przedstawić, to jest łuk po prostu z gałęzi drzewa zrobiony. Najprawdopodobniej goci na jeden sezon wyszukiwali mocną gałąź. O, tu jeszcze jest troszeczkę kory na tej gałęzi. Przystosowywali ją, cieciwe robili ze ścięgien zwierzęcych i taki łuk, mocniejszy lub słabszy, służył im do polowania. Mogę Wam przedstawić, że ten łuk oczywiście działa i miał swoją moc. W związku z powyższym mógł jakąś zwierzynę upolować. To tyle o łukach. Oczywiście pod koniec sezonu mógł się złamać. To nic strasznego. Szedł taki got do lasu i po prostu robił sobie z takiej gałęzi kolejny łuk. Ale już jak robił kolejny łuk, to najprawdopodobniej zrobił taki lepszy. A ten lepszy wygląda już tak, jest trochę szerszy, podobny do łuku długiego i spróbujemy, czy on po prostu wytrzyma. Przypuszczam, że wytrzyma. Te łuki służą nam do pokazów łuczniczych dla dzieci, gdzie tutaj nie ma ostrza, tylko jest tak zwana pacynka. No i spróbujemy, czy on oczywiście słabszy troszeczkę, więc ta strzała odpadła. Nie chciałem naciągać, żeby on nam posłużył jeszcze do pokazów łuczniczych dla dzieci, ale taki łuk także mógł służyć do polowania. Oczywiście musiał być odrobinę mocniejsze. Jeśli chodzi o łuki, łuki są to łuki proste przede wszystkim. Tu mam taki łuk prosty. To jest łuk prosty, płaski, jak widzicie, długi. I to już jest taki łuk mocniejszy, można powiedzieć, bardziej profesjonalny. Przeważnie robiono łuki cisowe. Mógł być łuk związu i tu mam taki łuk związu, to jest typ łuku walijskiego. On jest troszeczkę krótszy i jak widzicie tutaj z tej strony jest spłaszczony, a tu zaokrąglony. Typowy łuk walijski, ten akurat jest związu. Niby wygląda delikatnie, ale możecie mi wierzyć na słowo, że to jest łuk bardzo, bardzo, bardzo mocny. I teraz, jeżeli już pokrótce o łukach, to jeszcze chciałbym Wam pokazać łuki wschodnie. One się różnią troszeczkę. Ten łuk to jest łuk refleksyjny, a ten łuk to jest łuk retrorefleksyjny, czyli podwójnie łamany. Bardzo mocne łuki. O chwytach, jak się strzela z takiego łuku, za chwileczkę Wam opowiem. A teraz przejdźmy sobie do łuku, który bardzo lubię. Został zrobiony specjalnie przez pana Andrzeja i ma majdan, ramiona i dwa gryfy. Ale co charakterystyczne, ten majdan jest inkrustowany, więc jest takim łukiem wyróżniającym się. Możemy zażartować, że został zrobiony specjalnie dla króla Beriga. Dosyć mocny łuk. I teraz przejdźmy do sposobów strzelania. Mamy dwa sposoby. Niektórzy potrafią zza ucha strzelać, ale nie o tym będziemy rozmawiać. Najbardziej popularny chwyt to jest chwyt śródziemnomorski, czyli robimy nożyce, chwytamy strzałę w nożyce, trzymamy tę strzałę, przekładamy ją przez ramię, ta strzała opada nam na dłoń. To nie jest kusza oczywiście, tylko łuk. W pozycji pionowej strzałę mamy na dłoni. To jest taka nasza podwórka, podpórka
czyli nasz celownik. Cały czas trzymamy w dwóch palcach. Nakładamy na cięciwe strzałę. Dwoma palcami, trzeci może być wspomagający. O! I przesuwając delikatnie i dociskając strzałę do cięciwy, naciągamy tymi dwoma palcami, puszczamy strzałę. Jak puszczamy strzałę? Tak jakbyśmy grali na harfie. I to jest chwyt śródziemnomorski, czyli wyciągam strzałę z kołczanu, przekładam, przesuwam, nakładam na cięciwę i naciągam. Poleciała strzała szybciej lub wolniej. To jest chwyt śródziemnomorski. Przypominam, nożyce. Wyciągamy strzałę z kołczanu, przekładamy, opada nam na dłoń i puszczamy strzałę, tak jakbyśmy grali na harfie. A teraz drugi sposób, to jest chwyt wschodni, ale do tego już, ponieważ te łuki mają naciąg bardzo mocny, więc naciągamy kciukiem. Ale żeby nam kciuka nie urwało, to łuczniczy, łucznicy zakładali, to się nazywa zejker, ja mam zrobiony ze skóry, ale przeważnie on był robiony albo z rogu wyżłobiony, albo ze szlachetnego kamienia. W związku z powyższym, już jak bierzemy strzałę, to ją zakładamy na cięciwę, ale już nie z tej strony, tylko z tej strony. Przekładamy, zakładamy na cięciwę. Teraz tak, ten zagięty palec blokuje nam kciuk i strzelamy jakby z kciuka. Z kolei dłoń dociska nam strzałę do majdanu. I to jest ten chwyt, który pozwala nam bardzo mocno naciągnąć cięciwę. Proszę bardzo. I puszczamy strzałę. Taka jest moc tego naciągu, że jak widzicie, strzała po prostu pękła przy uderzeniu. Bo to jest bardzo mocny naciąg. Spróbujemy trochę mocniejszą strzałę. Proszę bardzo. Jeszcze raz. Zakładamy. Kciukiem przekładamy. Kciuk blokujemy palcami wskazującymi. Dociskamy. Aha, pomyłka. To z przyzwyczajenia. O. Dociskamy strzałę do majdanu. Naciągamy, puszczamy. I właściwie teraz, kochani, prosimy mamę o starą poduszkę. Tak? Stawiamy tę poduszkę gdzieś w rogu, w bezpiecznym miejscu. Bierzemy sobie pacynkę. Taki łuczek prosty może nam służyć do nauki chwytania i celowania. Proszę bardzo, dwa palce. Przechodzimy do chwytu śródziemnomorskiego. Dwa palce. Opadła nam strzała na dłoń. Naciągamy delikatnie. Celujemy w poduszkę. I puszczamy pacynkę. Proszę bardzo, jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda. I trenujemy w domu chwyt śródziemnomorski. Chwytamy w dwa paluszki. Opada nam na dłoń strzała. Zakładamy na cięciwę. I puszczamy. I tak celujemy. Życzę bardzo przyjemnego trenowania w domu. Tylko pamiętajcie, żeby mamę, tatę poprosić o starą poduszkę, tak? Wszystkiego dobrego. Dziękuję.